Serdecznie Państwa witam. Niedawno we wrześniu odbyło się Narodowe Czytanie Balladyny Juliusza Słowackiego. To właśnie wydarzenie stało się inspiracją do zorganizowania konkursu na najbardziej oryginalny afisz do przedstawienia balladyny dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Centrum Doskonalenia Nauczycieli, które jest organizatorem tego wydarzenia, stało przed bardzo dużym zadaniem, bowiem wpłynęło 132 prace, 84 ze szkół podstawowych i 38 z szkół ponadgimnazjalnych. Kapituła pracowała bardzo wytrwale. Bardzo serdecznie wszystkim gratuluję uczestnikom tego konkursu i bardzo dziękuję, że przyjęliście zaproszenie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i wzięliście udział w tym konkursie. Prace były bardzo ciekawe. Afisz, plakat kieruje się swoim życiem. Jest to forma graficzna, która bywa nie tylko dziełem sztuki, ale jest też taką formą reklamową, informującą o konkretnym wydarzeniu. W tym przypadku o przedstawieniu balladyny. Prace były bardzo ciekawe, przemyślane, były bardzo bogate w treść, w formę, ale również w wyraz artystyczny. Kapituła pracowała bardzo ciężko i wyłoniła zwycięzców, o czym dowiecie się niebawem. Bardzo serdecznie gratuluję organizatorom, wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania tego konkursu, wzięli czynny udział w pracach tego wydarzenia, jak również pochylili się nad tymi licznymi pracami i wyłonili najlepszym. Wszystkim z całego serca gratuluję i liczę na to, że jeszcze nie raz zgodzicie się i weźmiecie udział w wydarzeniach, w konkursach właśnie organizowanych przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i jeszcze raz bardzo dziękuję. Narodowe czytanie balladyny Juliusza Słowackiego stało się ważnym wydarzeniem kulturalnym i edukacyjnym. W związku z powyższym Centrum Doskonalenia Nauczycieli ogłosiło konkurs na najoryginalniejszy afisz teatralny do przedstawienia balladyna według Juliusza Słowackiego. Oto jego wyniki. Wyróżnienia w kategorii szkół podstawowych. Kacper Dudziak, Zespół Szkół Specjalnych w Lesznie. Julia Łach, Samorządowa Szkoła Podstawowa we Wrześni. Kinga Peplińska, Szkoła Podstawowa w Masłowie. Miejsce trzecie. Alicja Laskowska, Szkoła Podstawowa imienia Powstańców Wielkopolskich w Osiecznej. Miejsce drugie. Patrycja Krawczyk, Szkoła Podstawowa imienia Jana Brzechwy w Masłowie. Miejsce pierwsze. Oskar Wrzeszcz, Szkoła Podstawowa nr 7 w Pile. W kategorii szkół ponadpodstawowych miejsce trzecie. Patrycja Tarka, Technikum Ekonomiczno-Administracyjne w Poznaniu. Miejsce drugie. Krystyna Wojciechowska, Zespół Szkół Elektroniczno-Technicznych w Lesznie. Miejsce pierwsze. Liwia Rybczyńska, Liceum Ogólnokształcące imienia Henryka Sienkiewicza we Wrześni. Gratulujemy zwycięzcom i ich opiekunom.